Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pani Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich i nie tylko. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Może wyjdziemy od wątku, który pojawia się w polskiej infosferze już jakiś czas temu, pojawił się po raz pierwszy, wzbudził niemałe kontrowersje, bo mowa o swego rodzaju Unii polsko-ukraińskiej, też oczywiście w ramach też szerzącej się dezinformacji, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, pojawiały się takie wątki, no, że Polska mogłaby stworzyć państwo federacyjne, rosyjska propaganda rzeczywiście też wykorzystuje akurat te elementy. Rok wojny, polsko-ukraińskie relacje są silniejsze, zdecydowanie biorąc pod uwagę też wizyty ostatnie polityków, prezydenta Andrzeja Dudy, widzieliśmy to, co się działo we Lwowie. Słowem podsumowania, na gruncie politycznym, społecznym jest chyba nieźle, biorąc pod uwagę atmosferę pomiędzy Kijowem a Warszawą. No, prawda jest tak, że jest tak dobrze, jak nigdy nie było do tej pory. Rzeczywiście sympatia po obu stronach jest bardzo wysoka. No, po stronie ukraińskiej praktycznie wszyscy Ukraińcy, to już jest tam na poziomie błędu statystycznego, bo to mówimy o 96%, no w każdym razie ponad 90%, ponad 90% Ukraińców uważa Polskę za kraj i państwo no po prostu dobre, sympatyczne, wspierające Ukrainę. No jest to oceniane najwyżej, jeżeli chodzi o inne państwa. Czyli te kontakty w obszarze bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, militarnego również mają odzwierciedlenie na takim gruncie stricte ludzkim, społecznym. Dokładnie tak jest. To znaczy przede wszystkim Ukraińcy mają naprawdę świadomość, że Polska jest jednym z tych państw, które najbardziej pomaga Ukrainie i to właśnie zarówno mówimy, jeżeli chodzi o kwestie militarne, o kwestie dostarczania broni, o kwestie też lobbowania na rzecz dostarczania broni, ale z drugiej strony no, pomaga humanitarnie, pomaga właśnie taką pomoc dla zwykłych ludzi. No i to, co to jest bardzo podkreślane na Ukrainie, no, przyjęła bardzo dużo Ukraińców, bardzo dużo uchodźców ukraińskich, osoby, które po prostu musiały opuścić swoje domy, no bo tam nie było bezpiecznie, spadały bomby, Rosjanie jakby cały czas niszczą tą infrastrukturę cywilną i nie wahają się właśnie uderzyć w osoby cywilne, dlatego bardzo dużo Ukraińców musiało opuścić swoje domy i Polska była pierwszym krajem, która przyjęła choćby ze względu na tą bliskość granicy, no, jest to najbliższy sąsiad, jakby nie było i też najłatwiej się dostać do Polski z Ukrainy. Bardzo dużo osób zostało w Polsce, ale bardzo też dużo osób jakby przejechało dalej, więc ta Polska była pierwszym takim bezpiecznym miejscem, pierwszym miejscem, gdzie jakby dostali też jakąś pomoc. I Ukraińcy mają tego świadomość, że gdyby nie Polska, to ich sytuacja byłaby dużo trudniejsza. I to choćby w takim bardzo wymiernym kwestii jest jakby podkreślane na Ukrainie, no, że mężczyźni idą walczyć na wojnę, a ich żony, siostry, dzieci są bezpieczne właśnie między innymi w Polsce. Ciekawi też mnie, jak właściwie Ukraińcy postrzegają inne narody, kto jest im bliższy, jeżeli nie tylko Warszawa. To tak naprawdę te państwa są postrzegane i te narody są postrzegane jako państwa przyjazne, które po prostu rozumieją sytuację Ukrainy, rozumieją to, że Ukraina broni się przed atakiem rosyjskim i broni tak naprawdę też nas. Więc to są te państwa wschodniej flanki NATO, przede wszystkim kraje bałtyckie i Polska, one bardzo wysoko są oceniane. Bardzo wysoko oceniane też są oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, która tutaj też bardzo dobrze rozumie sytuację Ukrainy i też dużo przekazuje
dużo przekazuje pomocy. No, państwa takie jak Niemcy i Francja, to bardzo zależy tak naprawdę, jak są oceniane. To zwykle zależy właśnie od kwestii, jak się wypowiadają politycy. No, nie są bardzo. Też nie powiem, że one nie są oceniane jako przyjazne, ale powiedziałabym, że są tak oceniane gdzieś tam w połowie tej stawki, więc może nie są uznawane za państwa neutralne, nadal są oceniane jako państwa przyjazne, ale już z takim większym sceptycyzmem. Pojawił się też pomysł, o którym tutaj pisała pani w mediach społecznościowych, o idei utworzenia Unii Militarno-Politycznej złożonej właśnie z Polski, Litwy i Ukrainy. Skąd właściwie te badania? To w ogóle jest bardzo ciekawe, że w ogóle to pytanie zostało zadane. To było jedno z pytań w takim sondażu, który oprócz o tą sojusz, Unię z Polską i Litwą. Było pytanie też o NATO i pytanie o Unię Europejską. O to, czy gdyby dzisiaj było referendum w sprawie przyłączenia do NATO czy do Unii, to czy oddano by głos na tak? Oczywiście większość osób głosowała na tak. To było 86% na NATO, rekordowe do tej pory, i 87% za Unią Europejską. Natomiast 80% również oceniło wysoko, pozytywnie odniosło się do idei utworzenia z Unii czy sojuszu militarno-politycznego, właśnie złożonego z Polski, Litwy i Ukrainy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że tak zadane pytanie w czasie wojny, to każdy po prostu powie, że tak, bo każda pomoc jest potrzebna i to jest najważniejsza. Po drugie, trzeba pamiętać, że mimo wszystko jest to pytanie teoretyczne. No to tak naprawdę nie jest to pytanie, które realnie, na podstawie którego możemy realnie ocenić, czy Ukraińcy chcą Unii. Oni po prostu w tym momencie chcą co jakiejkolwiek pomocy po prostu, więc no, siłą rzeczy wszystko będą jakby mówili, że to jest dobry pomysł, ponieważ ta pomoc jest potrzebna. Kolejna rzecz jest taka, że w pytaniu padło słowo sojusz, które w różny sposób można tłumaczyć na polski. To można zarówno jako związek, jako unię, czy jako sojusz. Na Ukrainie generalnie większość osób interpretowała to pytanie jako Unię, natomiast nie, ponieważ było to pytanie zupełnie wyrwane z kontekstu, tam nie było jakby szerszego kontekstu zaznaczonego, to tak naprawdę też w różny sposób można identyfikować, więc również jako sojusz. No, w tym momencie Polska pomaga Ukrainie bardzo, no więc jesteśmy sojusznikami, więc już tutaj jakby jest szerokie pole do interpretacji tego pytania. Ale już pomijając, nie wchodząc w to wszystko, to tak naprawdę to pytanie odpowiada nam na coś zupełnie innego. Ono pokazuje, jak właśnie wysoko oceniana jest Polska i jest to po prostu wyraz tej sympatii Polski do Ukrainy. Ukrainy, Ukraińców do Polski oczywiście. I tak naprawdę tylko w ten sposób to pytanie można interpretować, jakby tłumaczyć. Też to, co jest ważne, bo ta idea tej Unii militarno-politycznej złożonej z Polski, Litwy i Ukrainy, to troszeczkę tutaj nam zwłaszcza przypomina tradycję, historię I Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Obojga albo nawet Trojga Narodów. Teraz to, co się dzieje na Ukrainie, to mamy tak naprawdę po tej inwazji rosyjskiej, ten proces zaczął się wcześniej, już po rewolucji godności, natomiast teraz on rzeczywiście bardzo mocno nabrał na sile, to jest taka derusyfikacja i dekomunizacja przestrzeni. To zwykle oznacza likwidację pomników takich związanych z Rosją. To była, obserwowaliśmy na przykład w Odessie pomnik Katarzyny. Caryce Katarzyny został zlikwidowany, przeniesiony tam do jakiegoś takiego muzeum. W każdym razie z ulic został z przestrzeni publicznej przeniesiony stamtąd. To, co się dzieje na Ukrainie, to tak naprawdę mamy też taką zmianę narracji historycznej, bo do tej pory mimo wszystko dalej była taka tradycja, no, trochę krytykowania Polski za jej politykę właśnie narodową w II Rzeczpospolitej. Jakby wcześniej było podkreślane, że Polska była takim, no, państwem, które nie zawsze dawało przestrzeń Ukraińcom do samostanowienia. Natomiast tu, w tym momencie mamy sytuację taką, że Ukraińcy odrzucają po prostu z gruntu wszystko, co rosyjskie. W związku z tym odwracają się od tego, co do tej pory było krytykowane właśnie również przez Rosję i przez tą narrację, powiedzmy, rosyjską, czyli właśnie między innymi tą pierwszą Rzeczpospolitą, gdzie oni zaczynają
mówić, że zaraz, zaraz, my też je tworzyliśmy, też byliśmy elementem, który tworzył, ważnym elementem, który tworzył jakby tą przestrzeń społeczną, kulturową. I tak naprawdę ta właśnie wysoka ocena tego pomysłu na jakąś Unię, który tak naprawdę, jak ja już mu powiedziałam, jest zupełnie teoretyczny, wynika troszeczkę z tej takiej zmiany narracji, docenienia właśnie tego, co kiedyś mieliśmy wspólnie. Zastanawiam się jeszcze ten wątek litewski, bo biorąc pod uwagę bliskość relacji ukraińsko właśnie litewskich, to ja nie wyczuwałem takiej wcześniej chemii pomiędzy Wilnem właśnie a Kijowem. Skąd ona wynika? Właśnie wynika troszeczkę z tego, że właśnie ta tradycja Rzeczpospolitej, tej obojga narodów jakby zaczyna być odkrywana i tutaj Litwa jakby pojawia się. Natomiast z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że jest coś takiego jak Trójkąt Lubelski. Trójkąt Lubelski powstał w 2020 roku. To jest tak naprawdę format współpracy polityczno-ekonomicznej, kulturalnej, w zakresie bezpieczeństwa. I to też w ramach tego formatu bardzo mocno podkreślane jest to dziedzictwo, wspólne dziedzictwo. Więc ten Trójkąt Lubelski właśnie no, jest formatem współpracy między Polską, Litwą a Ukrainą. I to też jest tak, że to nie jest, że to wyłącznie na razie jest taki właśnie współpraca polityczna, która nie ma takiego przełożenia, powiedzmy, na życie codzienne obywatela Polski, Litwy czy Ukrainy. Natomiast też gdzieś ta idea tej Unii właśnie polsko-litewsko-ukraińskiej czy sojuszu właśnie wynika ze świadomości, że istnieje taki format współpracy, który gdzieś tam po prostu w mediach się przewijał. Dzisiaj komentarz pani Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.